Cała masa nowości dostępna jest w Action i koniecznie to musicie po prostu zobaczyć, bo są same cudeńka. Zaczniemy w pierwszej kolejności od stolików, słuchajcie, z drewna mango i one są mega designerskie, gdzieś w dużym pokoju. Jeżeli chcecie na nich położyć jakąś ładną serwetkę, do tego jedna świeczka i piękna filiżanka z kawką, taki wiecie, stolik mały, kawowy. One są przepiękne, naprawdę, na żywo prezentują się super, mają wysokość 40 cm i kosztują 130 zł. Natomiast na dziale kreatywnym kupicie takie zestawy startowe do wykonywania różnych takich mozaik. Zaraz Wam z tyłu pokażę, co mniej więcej jest w zestawie, także jeśli chcecie zacząć uczyć się takich różnych prac kreatywnych, to to jest naprawdę bardzo fajny zestaw. Zawiera aplikator woskowy, dwa kawałki wosku, 5 końcówek, taśmę klejącą, 4 tacki i 24 pojemniki do przechowywania diamencików. Pamiętajcie, jeżeli jesteście tu nowi, to żeby zostawić subskrypcję i łapkę w górę. Takie zestawy kupicie za niecałe 23 zł. Kolejną świetną rzeczą za niecałe tylko 15 zł są takie małe tace z drewna mango, ale dosyć wysokie. Ja, słuchajcie, na taką tacę widzę właśnie gdzieś na stole, na którym postawicie jakieś fajne świeczki. W Action też takie właśnie dostaniecie. Mam na myśli właśnie mniej więcej coś takiego, może akurat nie w tej konfiguracji świeczek, ale jeśli Wam się podoba, to oczywiście takie świeczki kolorowe też w Action kupicie za niecałe 6 zł. Albo na przykład jakaś jesienna dekoracja i do tego troszkę LEDów takich, wiecie, klasycznych na druciku. Kupicie też nowe świeczniki szklane, które kosztują niecałe 9 zł. Tutaj zobaczcie, jest zielony, jest różowy, jest przeźroczysty, jest szary. Przepraszam, niecałe 7 zł, pomyliłam się, wybaczcie mi. Z nowości i przydatnych gadżetów Action kupicie też na przykład takie koszyczki, które możecie zawiesić sobie pod szafkę czy na półkę. No z szafką jest taki problem, że drzwi się potem nie domykają, ale pod półeczką świetne rozwiązanie, tym bardziej w kuchni i one kosztują tylko niecałe 12 zł. Tutaj kupicie też takie organizery do łazienki. To też jest fajne, jeśli brakuje Wam półeczek, to pod prysznicem, na jakieś żele pod prysznic i tego typu rzeczy za niecałe 18 zł. Nowością w Action są też takie lampiony i najbardziej mi się podoba ten ze złotym środkiem, chociaż ten beżowy ze złotym też całkiem ładnie, ale najbardziej widać właśnie tą wyrazistość tych kolorów, kiedy jest złoty środek i czarny z zewnątrz, bo po prostu ten złoty przebija przez to opakowanie. One kosztują niecałe 11 zł i tutaj jest dużo kolorów do wyboru. Action też pojawiły się takie malutkie wazoniki i słuchajcie, one były w niektórych wzorach, ale teraz jest naprawdę ich bardzo dużo. Są różne wzory, różne kolory. Na takie pojedyncze, małe, suszone bukieciki kwiatów, słuchajcie, idealne. One kosztują tylko 3,50. Super są też tace do serwowania, ale słuchajcie, one mają wiele zastosowań, bo one nie muszą służyć tylko jako do serwowania gościom kawy czy ciastek, ale też możecie na nich wykonać właśnie jakieś fajne dekoracje. Teraz już pomału pojawiają się dekoracje jesienne, więc takie tacki na pewno się przydadzą. Kosztują 4,50, są to pół miski z drewna akacjowego. Kolejną nowością są też bardzo duże kubki do kawy. One są takie z wyglądu klasyczne, ale jest dużo kolorów. Jest zielony, jest beżowy, jest niebieski. Kupicie te kubki za niecałe 14 zł. Natomiast tuż obok jest bardzo fajny zestaw, zobaczcie, biało-czerwonych kubków ze złotymi uchwytami. Wygląda to przepięknie, do tego w Action kupicie też takie złote właśnie łyżeczki jak na wizualizacji i do tego w zestawie jest stojak. Cały ten zestaw kosztuje 25 zł. Zakochałam się w tych talerzykach, słuchajcie, to jest po prostu jakiś cud, one są obłędnie piękne, także musicie po nie biec do Action, myślę, że wasi goście będą zachwyceni, jak na tym podacie jakiś piękny deser, kosztują 3,50.
Tutaj są też takie duże, duże, dziwne, takie w dziwnym kształcie miski i ja bym to zastosowała do jakiejś fajnej zupy z grzankami za niecałe 9 zł. Dużo jest także takich naczynek ze szkła opalowego. Słuchajcie, za 4,50, za 4 zł, za 4,50 są głębokie talerze, natomiast za niecałe 4 zł kupicie te klasyczne małe i za 4,50 te szerokie, duże obiadowe. Bardzo przydatnym przedmiotem też w Action są takie miarki. One są szklane i z każdej strony jest miarka do czegoś innego, więc to się na pewno Wam w kuchni przyda za niecałe 13 zł. Duży też będzie przegląd właśnie działu kuchennego, to jest za niecałe 18 zł. Kupicie takie naczynia do pieczenia kwadratowe. Albo prostokątne za niecałe 15. Bardzo mi się podobają właśnie te naczynia prostokątne, bo one mają taki kształt, taki jakby muszli, przynajmniej mi się to tak kojarzy i one kosztują niecałe 2 dyszki. Jeśli potrzebujecie z pokrywką, to tutaj kupicie na przykład takie za niecałe 40 zł, albo po prostu klasyczne, znowu o innych troszkę wymiarach, za niecałe 2 dyszki bez pokrywki. Bardzo ładnie będzie to wyglądało, jeśli jakieś fajne przekąski zaserwujecie na takiej małej tacy, znaczy takiej małej patelni, przepraszam. Ona kosztuje 23 zł i jest właśnie fajna do zaserwowania czegoś, albo takie małe babeczki za niecałe 8 zł. Action też pojawiły się nowe patelnie, takie głębokie, zobaczcie, to jest bardzo fajne, jak robić jakieś sosy, pieczenie i tego typu rzeczy. One są do każdej płyty, indukcji ceramicznej za niecałe 10 zł, do wszystkich źródeł ciepła. Kupicie też garki za 38 zł, takie mniejsze o średnicy 24 cm. Za niecałe 45 zł, większe o średnicy 26. Z przydatnych jeszcze gadżetów są zestawy patelni nieprzewierających za 120 zł. Nie wiem, czy już widzieliście w Action te organizery na zlew. Jeśli macie problem właśnie z utrzymaniem czystości na zlewie, bo macie za dużo tych, to ten organizer na pewno Wam się przyda, bo oprócz tego, że jest bardzo pojemny, to do tego jest tani i elegancki, niecałe 14 zł. Z działu sprzątającego są na przykład takie proszki odplamiacze za niecałe 6 zł i one są nowe. Są też nowe chusteczki za 6,50, bardzo ładne opakowanie, to jest 100%, jeśli musicie zanieść do przedszkola albo gdzieś, to w bardzo ładnym opakowaniu akurat są. Kupicie też na przykład za tylko 8,50, słuchajcie, tabletki do oczyszczenia pralek, no one są mega tanie, zestaw zawiera 15 sztuk. Natomiast jeśli macie jeszcze taki problem z utrzymaniem porządku, w sensie, że brakuje Wam po prostu słoiczków, to tutaj za 4,50 są takie plastikowe, małe pojemniczki, takie słoiczki do przechowywania produktów sypkich, jakichś małych makaronów, kaszy, cukru, czegokolwiek. A jeśli czegoś macie po prostu więcej bądź jakiś większy produkt, to tutaj za 8,50 kupicie też takie duże.
Nowością są też skrzynki, takie mini, zobaczcie. Tutaj są w Action też te duże, które są na dole, a ta mała jest do postawienia na górze i macie świetny kosz na różnego rodzaju produkty, zapasy. Kosztują niecałe 8 zł, a dużą kupicie za niecałe 13. I z tego można sobie zrobić naprawdę bardzo fajny piętrowy pojemnik do przechowywania różnych produktów. Z mojej strony to już wszystko. Dzięki wielkie za przegląd. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Koniecznie zostawcie subskrypcję i łapkę w górę. Hej!